To co, w stronę Wojciechowa, panie dyrektorze? W stronę Wojciechowa. Dzień dobry, witam serdecznie, Łukasz Plusak, to jest Rozmowa po drodze, portal Łuków TV. Moim, państwa i moim gościem Dariusz Orzeł, dyrektor do spraw inwestycji w naszym łukowskim SPZOZie w Szpitalu Świętego Tadeusza. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Już trochę czasu minęło, jak gościłem pana dyrektora w Rozmowie po drodze. Wtedy sporo gadaliśmy o szpitalu, ale to już było tak dobre półtora roku temu. I chciałbym pana dyrektora poprosić, z racji tego, że upływa pięcioletnia kadencja Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, o podsumowanie inwestycji w naszym szpitalu powiatowym właśnie w mijającej kadencji. W pigułce, co się zadziało, panie dyrektorze? Myślę, że te ostatnie 5-6 lat to przede wszystkim bardzo dobra współpraca z Radą Powiatu, z Zarządem Powiatu, współpraca szpitala oczywiście. Zadziało się bardzo wiele dobrego, wiele inwestycji w naszym szpitalu, zresztą nie tylko w naszym szpitalu, ale również, jak zauważamy, w całym powiecie. Bez wątpienia cieszy mnie to, że były to inwestycje i w drogi, i w szkoły, w różne budynki użyteczności publicznej i również w nasz szpital. A co w szpitalu dokładnie? Bo tam mowa jest o blisko 100 milionach wpompowanych w powiatową lecznicę. W szpitalu udało nam się wykonać co najmniej 28, ja przynajmniej tak to podsumowywałem, około 28 takich poważnych inwestycji, które są, które zaczynają się kwotą powyżej miliona złotych, których koszt był powyżej miliona złotych. Były to bardzo poważne remonty, były to bardzo poważne zakupy sprzętu. Nowy OIOM. No tak, jeśli wejdziemy w szczegóły, to udało nam się... Salę operacyjną. Udało nam się wyremontować bardzo ważną część, jakim jest nowy OIOM ośmiołóżkowy z izolatką, z salą operacyjną. To była bardzo poważna inwestycja. Tutaj był remont włącznie z rozbudową, z nowym wyposażeniem. Sprzęt bardzo profesjonalny w tej chwili i bardzo ważny dla szpitala i dla mieszkańców. Kolejnym takim oddziałem ważnym, który udało się wyremontować, jest u nas neurologia. Też remont był bardzo głęboki. W tej chwili pacjenci i personel medyczny pracują i leczą się pacjenci w komforcie, gdzie sale są 3-4 łóżkowe z własnym węzłem sanitarnym, więc tutaj ta poprawa warunków... Co wcale, podkreślmy, nie jest standardem jakby wszędzie. No nie, jest wiele zakresów, chociażby w naszym szpitalu, które jeszcze wymagają bardzo dużo pracy. Ja teraz miałem chociażby okazję prywatnie odwiedzać blisko mnie osoby w jednym z lubelskich szpitali. Sala 6-osobowa, czy nawet 7-osobowa, bez dostępu do właśnie węzła sanitarnego. A co z oddziałem zakaźnym, panie dyrektorze? W poprzednim roku, w 2023, przeprowadziliśmy, może nie w pełnym zakresie, ale remont części zewnętrznej, wymiana wentylacji, docieplenie ścian, wymiana niektórej stolarki okiennej i malowanie w środku. Także jest to oddział, który jest w bardzo dobrym standardzie, patrząc na całość szpitala, w dobrym na pewno standardzie i tam pacjenci na pewno mają jakiś komfort. No dobrze, ale tą łyżeczką dziegciu w tej berce miodu jest to, co się podnosi publicznie od jakiegoś czasu, że nasz szpital ma dług. Ja wiem, skąd on wynika, bo tutaj na pana miejscu siedział wicestarosta Janusz Koziół, który wyjaśnił w rozmowie grudniowej, że to jest kwestia podwyżek dla personelu medycznego, dla białego personelu, za którą to nie poszło finansowanie rządowe. Ale gdyby pan był łaskaw podsumować tutaj od siebie, jak to pana zdaniem wygląda ta sytuacja? Ile mamy tego długu? Czy to jest jakoś Ja bym nie demonizował właśnie jakiegokolwiek zadłużenia szpitala, dlatego że, proszę państwa, szpital jego misją i zasadą jest leczenie i ratowanie zdrowia pacjentów, a nie osiąganie zysków. I jeżeli
jakikolwiek deficyt wynika z tego, że poprawiliśmy warunki bytowe pacjentów i ratowaliśmy zdrowie i życie pacjentów, to trudno to przeliczać na złotówki, na gotówkę. Pragnę tylko uspokoić wszystkich mieszkańców powiatu łukowskiego, że szpital ma płynność finansową, ma kondycję finansową, a sam dług nie przekracza 10% całego budżetu szpitala. No to jest pocieszające, co pan mówi, że rzeczywiście ta kwota zadłużenia jest, mówmy się, bezpieczna. Wracając jeszcze do remontów, panie dyrektorze, sporo też się działo, mówiąc kolokwialnie, w terenie, bo sam szpital to nie tylko główny budynek na alei, na ulicy Rogalińskiego, ale także ośrodki zdrowia w gminach. Co w tym zakresie? Tak, zanim przejdę do ośrodków zdrowia, jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć, że udało nam się też w samym sercu szpitala podnieść, poprawić, usprawnić bazę diagnostyczną, która jest bardzo ważna, poprzez zakup rezonansu magnetycznego, poprzez zakup tomografu komputerowego, mammografu. Obecnie jesteśmy w trakcie zakupów sprzętu RTG. Myślę, że to jest bardzo ważna część szpitala, diagnostyka, i to też nam się udało zrobić. Natomiast jeśli chodzi o część zewnętrzną, pamiętajmy, że szpital to jest 32 obiekty budowlane. Te mieszczące się w Łukowie i te na zewnątrz, które mamy w poszczególnych gminach. To, co pan powiedział, panie redaktorze, właśnie to jest bardzo ważna część dla mieszkańców mieszkających w poszczególnych gminach. W gminie Wojcieszków, Adamów, Serokomla, Krzywda, w gminie Trzebieszów. Tam udało nam się, w gminie Wojcieszków wybudowaliśmy nowy ośrodek zdrowia. W gminie Trzebieszów bardzo gruntowny remont, kapitalny remont ośrodka zdrowia w miejscowości Jedlanka, w miejscowości Wandów, Wola Mysłowska, w Stoczku Łukowskim, potężna przychodnia, potężny budynek. 5,5 miliona bodajże, tak? 5,5 miliona, które zostało wydatkowane, i to wszystko ma służyć mieszkańcom, i myślę, że już służy, tak jak w samym Stoczku są warsztaty terapii zajęciowej, jest ośrodek zdrowia. Są różne zakresy w tym budynku. To, co pan powiedział, 5,5 miliona, które wydaliśmy na remont w samym Stoczku. Ta kwota w całości mówiąca, obejmująca wszystkie remonty w naszym szpitalu, myślę, że ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że myślę, że gdyby to było teraz robione, byłaby podwójną kwotą. Udało nam się to zrobić jeszcze w momencie, kiedy ceny materiałów czy usług budowlanych były na poziomie dużo niższym, i to jest bardzo ważne, bo więcej prac mogliśmy wykonać za tą kwotę. No dobrze, panie dyrektorze, tylko tak, apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Do tych lepszych standardów w infrastrukturze szpitalnej się przyzwyczajamy, ale to chyba nie jest ostatnie słowo, które dyrekcja szpitala powiedziała w tym zakresie. Co planujecie w najbliższych miesiącach, latach? Oczywiście, że nie spoczywamy na laurach. W tej chwili jest przygotowywana dokumentacja na stworzenie oddziału ortopedii. Będzie to nieduży oddział, ale myślę, że bardzo ważny dla mieszkańców, 10-łóżkowy. Część skrzydła znajdująca się na poziomie chirurgii zostanie wyremontowana gruntownie i tam zostanie stworzony nowy oddział ortopedii. Kolejnymi inwestycjami przyglądamy się, w których obszarach możemy złożyć wnioski o dofinansowania, i jednym z takich obszarów jest między innymi przygotowywanie wniosku. Też mamy dokumentację na ośrodek zdrowia w Serokomli, będziemy poddawać go remontowi w przyszłym roku. Jest to kwota, tam już w tej chwili mam kosztorys około miliona złotych. Drogi dyrektorze, jedziemy drogą 808 Łuków-Kock, gruntownie wyremontowaną kilka lat temu, ale sporo zadziało się też w zakresie budowy dróg powiatowych. Mamy ich ponad 500 km w naszym powiecie, z czego chyba 520. Coś koło tego, na pewno ponad 500, z czego w ostatnich 5 latach
gro została gruntownie przebudowana. Który odcinek dla pana jest taki szczególnie ważny? I który jest w pierwszej kolejności do poprawienia nadchodzącej kadencji? Może zanim powiem o konkretnym odcinku, to chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że tak jak i w szpitalu był to bardzo dobry okres na remonty, tak zarząd powiatu ewidentnie widać, w jaki sposób pan starosta Dariusz Szóstek w sposób skuteczny, jak bardzo potrafią pozyskiwać pieniądze właśnie na drogi. Na 520 km, z tego co ja się orientuję, to zostało wyremontowanych około 200 km dróg powiatowych. No niewątpliwie jest to w tym okresie potężna ilość kilometrów i myślę, że mieszkańcy to zauważą. W historii nie było takiej skali remontów. Nie było takiego. W nowożytnej historii powiatu łukowskiego, ziemi łukowskiej. Tak. Nie tylko zresztą drogi, ale widać po inwestycjach w całą infrastrukturę, bo chociażby strzelnica, która powstaje w Radoryżu Smolanym, no jest inwestycją ponadczasową i ponad regionalną, dlatego że wiemy, że jest to jedna z najbardziej nowoczesnych strzelnic, jakie powstają obecnie w Polsce i ona też będzie bardzo potrzebna, chociażby ze względów być może bezpieczeństwa, nauki dla szkoły, która tam funkcjonuje w Radoryżu Smolanym. Klasy mundurowe, tak. Jak również dla zwykłych pasjonatów strzelectwa czy militariów. Panie dyrektorze, a wracając do tematu strzelnicy, pan osobiście strzela? Odpowiem w ten sposób. Czasami rekreacyjnie, tak. Będąc w wojsku, troszkę się pochwalę, udawało mi się wystrzelać, tak to nazwę, urlop chociażby czasami. Co to znaczy wystrzelać urlop? To znaczy, będąc na strzelnicy, potrafiłem wystrzelać na 5 strzałów 46 punktów. I w ten sposób dostawałem 3-dniowy urlop na przepustkę, do domu wyjeżdżałem w nagrodę. Także, jeśli chodzi o pasję, to tak. Chcę jeszcze wrócić, jeżeli pan pozwoli, do remontów ośrodków zdrowia. Bardzo mnie interesuje, żeby moja taka serdeczna prośba, żeby troszeczkę rozwinął pan temat remontu ośrodka zdrowia w Strzelkomli. W jakim on jest dzisiaj stanie i co przewiduje projekt, jak ta rozbudowa miała, czy to modernizacja, co ona będzie obejmować? Sam ośrodek zdrowia w Strzelkomli w jakimś tam zakresie był remontowany około 20 lat temu, natomiast taką piętą achillesową bez wątpienia jest dach, który jest wykonany, jest stropodachem pokryty papą i kominy. Właśnie od dachu zaczniemy, od obróbek blacharskich, od przebudowy kominów, od wymiany stolarki okiennej i docieplenia ścian, które będą spełniały obecnie wymagane parametry. Jest jeszcze również taka część jak fundamenty, które trzeba lepiej zaizolować, bo gdzieś są miejsca, w których są wykwity wilgoci i to jest też problemem. Przełożona zostanie kostka, także to ten zakres zostanie zrobiony. Wewnątrz zostanie ośrodek odświeżony, odmalowany. Super, także zapowiada się fajna inwestycja. Panie dyrektorze, jak jesteśmy przy ośrodkach zdrowia, to moje kolejne pytanie, bo mija mniej więcej 2 lata od funkcjonowania nowego ośrodka zdrowia w Wojciechowie, który powstał od podstaw, tak? Nowy budynek za ponad 2 miliony. Jak to się przyjęło? Jak z pacjentami? Dla dyrekcji szpitala. Oburzenie jednym słowem jest. Ja może powiem tak, dla dyrekcji szpitala w ogóle, jeśli chodzi o ośrodka zdrowia, to ośrodki zdrowia były w pewnym sensie priorytetem, bo wiemy, że jest to bardzo ważna część infrastruktury medycznej dla samych mieszkańców poszczególnych gmin. W gminie Wojcieszków, w Wojcieszkowie postanowiliśmy wybudować nowy ośrodek zdrowia, dlatego że koszty, które ponosiliśmy za wynajm, były zbyt wysokie i
zwyczajna kalkulacja biznesowa pokazywała nam, że będzie to dobra inwestycja, chociażby pod tym względem, że po iluś latach będziemy mieli własny budynek, zamiast płacić dość duży, dość wysoki czynsz. Do ośrodka zdrowia jest zapisanych około 4000 pacjentów, także myślę, że jako ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej tego pierwszego kontaktu z lekarzem rodzinnym spełnia on wszystkie wymagania i potrzeby, jakie są związane z umową z NFZ. Panie dyrektorze, 7 kwietnia jedziemy do urn. Pan również będzie ubiegał się o mandat, ubiega się o mandat Radnego Rady Powiatu w Łukowie. Tak. Lista Prawa i Sprawiedliwości, okręg nr 3, czyli gminy Syrkomla, Wojcieszków, Adamów, Krzywda. Jakie ma pan cele, ambicje? Co by chciał pan zrobić w Radzie Powiatu? Czym się zająć? Jakie kwestie podnieść? Startując w wyborach, chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie, swoją wiedzę, jaką do tej pory w życiu zdobyłem. Mając rodzinę, stabilną sytuację, w jakiej się znalazłem, chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie i przenieść na obszar społeczny. Czym chciałbym się zajmować? Obecnie to, co robię, jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że bardzo pomocne dla społeczeństwa. Myślę, że w tym zakresie chciałbym dalej działać i pomagać. Razem działając z kolegami w rozwoju naszego powiatu, gminy Wojcieszków, Adamów, Syrokomla, Krzywda, tak aby te wszystkie zadania, które zostały zrobione, dalej były kontynuowane i prowadzone. Dlaczego zatem, panie dyrektorze, 7 kwietnia wyborcy z okręgu nr 3 powinni oddać głos na Dariusza Orła? Do Rady Powiatu. Do Rady Powiatu, tak. Pozycja numer 8. Pozycja numer 8. Dlatego, że chciałbym dalej uczestniczyć i dbać i gwarantuję, że będę wspomagał i pracował nad tym, aby te inwestycje, które zostały zaczęte, ukończone i te, które mają jeszcze powstać, czy to rozbudowa dróg, czy remont dróg, czy chociażby to, co wspomnieliśmy, ośrodek zdrowia w Syrokomli, zostały dokończone i one, żeby dalej trwały. Myślę, że jest to potrzebne dla dobra mieszkańców i chciałbym swoją wiedzą i doświadczeniem służyć w przyszłych latach. Panie dyrektorze, bardzo pięknie dziękuję. Myślę, że tutaj dużo ważnych dla mieszkańców, dla naszych widzów tematów poruszyliśmy. I cóż, do zobaczenia przy urnach 7 kwietnia. Cieszę się bardzo, że mogliśmy rozmawiać o tym wszystkim z panem redaktorem, że mogłem się podzielić z państwem i jeszcze raz zachęcam do wyborów, zapraszam do wyborów i proszę o głos. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.